Was 13 dni vlogmasu na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam, że już się czuję lepiej. Nie ma jeszcze perfekcji, ale już jest naprawdę dobrze, nie po co się, nie mam gorączki. Jest naprawdę okej. Wczoraj, jak pewnie widzieliście, Luka już na zakończenie vlogmasu mnie wystraszył. I wyobraźcie sobie, że tak mnie wystraszył, że dostałam okres od razu. Także świetnie, nie dość, że jestem jeszcze trochę podziębiona, mam okres, hormonki dają o sobie znać. No, zaciekawienie jest. Przyszło dzisiaj bez głowy do łóżka, przyszły do mnie fajne paczki z ozdobami. Także może już na samym początku zabierzmy się do otworzenia paczek z ozdobami świątecznymi, bo już się nie mogę doczekać. Zobaczcie, ile rzeczy przyszło mi z Yumi. Normalnie pół kanapy. Ja te rzeczy zamówiłam jakoś w weekend i już do mnie przyszły. Trochę tych rzeczy zamówiłam, ale też widzę tutaj trochę rzeczy, których nie zamawiałam i dostałam po prostu od Yumi. Także bardzo dziękuję. I słuchajcie, zabieramy się do otwierania i pokażę Wam, co ja tutaj nazamawiałam i co jeszcze dodatkowo dostałam. Zacznijmy może od reniferów. Mam tutaj 3 renifery. Oczywiście każdy z nich jest podświetlany. I w sumie nie pamiętałam nawet, że zamówiłam aż 3. Tutaj jeden jest kryształowy, drugi tak jakby akrylowy i trzeci metalowy. Także mam do wyboru, do koloru. Ja myślałam, że one będą troszeczkę większe i że wystawię je na taras, ale one świetnie sprawdzą się w domu, także zostawię je jednak w domu. Po prostu nie doczytałam, jakiego one są rozmiaru, ale są, zobaczcie, piękne. Ten ma tutaj wianuszek dodatkowo. Te są takie białe, ten kryształowy, piękny. Zaraz będę je rozstawiać po domu, więc zobaczycie od razu, jak pięknie będą podświetlone. Zbiorę może te torebki tutaj i zobaczymy, co w nich się znajduje. W jednej z torebek były 3 bombki i taki szpic na choinkę. W kolejnej torebce były ozdoby na choinkę, serduszka w biało-perłowe perełki. Naprawdę piękne ozdoby. No i w kolejnej znowu bombki i zobaczcie, jakie piękne w koronkę. Tutaj mamy szklane w koronkę z jakimiś brokatowymi zdobieniami. Nie wiem, czy na moją choinkę wszystkie te bombki się zmieszczą, bo widzę, że jeszcze ich jest o wiele więcej, ale najwyżej moja mama na pewno chętnie je przygarnie i zobaczcie, pięknie się błyszczą. I w ostatniej torebce były 2 zestawy. W jednym są takie pluszowe ozdoby, serduszka, gwiazdki, a w drugim skarpety i one są naprawdę przepiękne. Szare, białe kropeczki z futerkiem, z guziczkiem. Wyjęłam 2 z folii i zobaczcie, jakie to są słodziaki małe. Dalej mamy lampki i te lampki zamówiłam z myślą o powieszeniu ich nad oknami. Dokładnie w tym miejscu, żeby rozchodziły się na całej firance. Uważam, że to będzie naprawdę mega świątecznie wyglądać i tak zrobię tutaj w dużym pokoju oraz w sypialni. Wiedziałam, że aż tyle tych kokardek zamówiłam. Te na pewno pójdą na choinkę w sypialni. Tutaj może kilka z tych zawieszę w salonie, ale zobaczcie, ile ich jest. OMG. Szpic na dużą choinkę w salonie, także w końcu już będzie cała dokończona. Zobaczcie, jakie ładne, jak taki żyrandol kryształowy trochę. Zobaczcie, jak moja gwiazda jest już od tyłu przerzadzona, normalnie wszystko z niej powypadało. W środku jest pełno liści, muszę to powyciągać. Te gałązki już, zobaczcie, one są praktycznie uschnięte. Czarno to widzę, powiem Wam. Nie wiem, czy ona po prostu za kilka dni już całkowicie nie opadnie. Tak wygląda mniej więcej komoda codziennie, także no nie fajnie. Poszłam do Sadeby po sushi i wstąpiłam do Home and You, ponieważ potrzebowałam do łazienki stojaka na papier toaletowy, ponieważ my tutaj nie mamy ani wkręconego w ścianę, ani nie mamy stojaka i zobaczcie, co udało mi się kupić. Tam jest naprawdę duży wybór tych stojaków i nie mogłam się długo zdecydować, jaki wybrać. Finalnie wybrałam ten z takimi kryształkami i powiem Wam, że miesiąc temu do łazienki kupiłam właśnie szczotkę toaletową i wyobraźcie sobie, że wydałam na nią
około 100 zł w Leroy Merlin, po czym dzisiaj kupiłam cały stojak już ze szczotką, także tamta szczotka pewnie powędruje do mojej mamy, do mojego starego pokoju. Był również stojak sam bez szczotki, ale on tutaj na dole miał pełno takiego pokruszonego szkła i nie do końca mi się to podobało, dlatego stwierdziłam, że i tak tamta moja szczotka nie pasowałaby do właśnie tego stojaka ze szkłem, więc kupiłam już stojak i szczotkę w zestawie. I jeszcze w Home & You kupiłam coś dla Nikoli, dla siostry Luki pod choinkę, ale nie pokażę Wam teraz, ponieważ ona jest taka spryciula, że sobie puszcza te filmiki i może zobaczyć, więc pokażę Wam dopiero przed świętami. I jeżeli pytacie o jego cenę, to kosztował on 200 zł. No nie należy on na pewno do najtańszych. Tutaj ja mam też z tej serii pojemnik... Co to jest takie brudne, matko i córko? Tutaj ja mam też pojemnik z tym kryształkiem na waciki, także fajnie będzie to współgrać. Zobaczcie jeszcze te jednorożce. No cudownie. Od razu będąc w Sadybie kupiłam sobie coś do jedzenia. Moje ulubione rollsy, czyli sushi, ale w całych kawałkach, po prostu w całym batonie. Mamy jeden z krewetką w tempurze i dwa z łososiem miami. Jak Wam się podoba moja piżamka? Już taka bardzo świąteczna. Pokazywałam Wam ją w jednym z moich vlogów i kupiłam ją, słuchajcie, za 39 zł w H&M-ie. Są to same spodnie, ale ja dzisiaj nawet w nich byłam szybko w centrum handlowym i powiem Wam, że całkiem fajnie wyglądają do zwykłego t-shirtu, do bluzy. Możecie nosić nawet nie jako piżama. Normalnie spodnie mam w rozmiarze M, dresy mam SM, a te, słuchajcie, mam XS-ki, także no jakoś tam coś im się pochrzaniło chyba z rozmiarami. Tutaj stoi całe bezgłowie do łóżka, jestem ciekawa, jak ono wygląda, ale nie dam rady samego odpakować! Gdzie ty, Luka, jesteś? Luka poszedł na jakąś wigilię, no i zostałam sama i niestety sama nie dam rady tego zrobić, nawet tego otworzyć, bo to jest bardzo ciężkie. Także albo dzisiaj to otworzymy, jak on przyjdzie później, albo zrobimy to już w jutrzejszym vlogmasie. Kochani, po całym dniu przyszedł czas na kalendarz adwentowy i dzisiaj otwieramy trzynastkę. Tak jak wczoraj Wam pokazywałam, no ta trzynastka jest dosyć mała, ale czternastka już jutro prezentuje się lepiej, także bardziej się ekscytuje na jutrzejsze otwieranie. I zobaczmy, co to jest. Ciasteczko? Słuchajcie, teraz przydałaby się nam nasza Lucyna, nie mogę tego znowu wyjąć. Udało mi się jakoś to wyjąć. Jest to, słuchajcie, mydełko. Mydełko pachnie fajnie, tak orientalnie, trochę takimi cytrusami. No nie jest duże. Myślę, że na pewno jest o wiele fajniejsze niż takie normalne mydło do mycia rąk, także idę zanieść się do łazienki. Kochani, ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło dzisiaj ze mną spędziliście czas. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w jutrzejszym filmiku. Buziaczki, pa!